Nazywam się Roman Kocewiak. Chciałem przedstawić Państwu dzisiaj nową inwestycję, którą przeprowadziliśmy. Jest to instalacja fotowoltaiczna. Zdecydowaliśmy się na nią po ostatnich rachunkach, które nam przyszły z elektrowni. Trochę nas osłabiły, więc postanowiliśmy iść w odnawialne źródła energii. Wybraliśmy sobie tutaj taką jedną firmę, która zaoferowała nam dość korzystną instalację tej fotowoltaniki. Na obecną chwilę mamy założone 10 kW. Docelowo chcemy tutaj założyć 30 kW. Taka ilość instalacji powinna pokryć nasze zapotrzebowanie tak w 80% na chłodnie. Odbywa się to wszystko na zasadzie prosumenta, czyli wyprodukowana energia, która nie jest na bieżąco spożytkowana, oddawana jest do sieci i energetycznej i wtedy, kiedy jest potrzebna, sieć energetyczna oddaje nam po prostu tą wyprodukowaną energię pomniejszoną 0,7 bądź 0,8 w zależności od tego, jaką mamy instalację. Czyli są to, rozumiem, na dachu? Panele są zamontowane w tej chwili na dachu, na chłodni, na wystawie południowej, gdzie jest najlepsze nasłonecznienie. Pozwala to jak najlepiej wykorzystać. I to te promienie słoneczne? Są zamieniane na energię stałą, która zamieniona jest w falowniku na prąd zmienny. I ten prąd zmienny zasila nam resztę urządzeń. Ile Pan może zaoszczędzić? Około procent wtedy? Znaczy się, każdy musi sobie to przeliczyć według siebie. Instalacja się dobiera do zapotrzebowania rocznego. Jeżeli ktoś przykładowo na domu zużywa, nie wiem, 6000 kW, wtedy zakłada taką instalację, nie wiem, 8000 kW, żeby mieć zapas tej energii. Wtedy wychodzą opłaty stałe tylko. Na chłodni trochę wygląda to inaczej, ponieważ opłaty stałe są większe ze względu na przydziały mocy, na prąd bierny. Ale typowo, stricte prąd, który wyprodukują ogniwa, za to się po prostu nie płaci. Za te kilowaty, które wyprodukują ogniwa, są nie płaci się. Okej. Okay. Średnio sadownicy mają 2-3 komory. Średnio. Jedno gospodarstwo. Takie małe komory średnie, tak? Mhm. Czyli ile taki sadownik średnio płaci za prąd? Tak około. W tym roku przy schłodzeniu około 300 ton owoców, to myślę, że trzeba będzie około 20 tysięcy zapłacić za cały sezon. Za cały sezon, te trzy, dwie komory, tak? No, może troszeczkę mniej. Taka instalacja potrafi do 80% mniej więcej zaoszczędzić? Znaczy się, to wszystko zależy od doboru instalacji. Instalacja się dobiera tak, żeby nie wyprodukowała więcej energii niż potrzeba. Ponieważ to, co wyprodukujemy więcej i nie zużyjemy, elektrownia nam tego nie odda. A za każdy kilowat mocy musimy zapłacić przy montażu. Więc trzeba ją tak dość zmyślnie dobrać, żeby cały prąd został zużyty, a nie oddany elektrowni za darmo.